Studenci Politechniki Świętokrzyskiej stworzyli projekty zagospodarowania Jeziora Tarnobrzeskiego i terenu wokół akwenu. Najlepsze pomysły zostały nagrodzone przez władze Tarnobrzega podczas otwarcia pokonkursowej wystawy połączonej z prezentacją prac, które powstały w ramach pleneru rysunkowo-malarskiego. Na podobny plener studenci z Wydziału Architektury i Budownictwa Politechniki Świętokrzyskiej przyjechali do Tarnobrzega także rok temu. I tym razem podczas swojego krótkiego pobytu młodzi architekci wykonali prace przedstawiające obiekty zabytkowe samego Tarnobrzega, jak i okolic. Tematyka była dość zróżnicowana z uwagi na bogactwo, na różnorodność obiektów architektonicznych w różnych stylach i też różnorodność przyrodniczą. Macie Państwo tak złożoną architekturę, zróżnicowaną pod względem stylowym, że studenci mieli olbrzymi wybór i podejrzewam, że gdyby te plenery mogły trwać dłużej, to na pewno mielibyśmy jeszcze szereg tematów bardzo ciekawych do opracowania. Ten plener pokazuje, że młodzi ludzie mają ogromny talent. Zwłaszcza ten talent widać na kierunku architektura, bo kierunek architektura jest takim, powiedziałbym, subtelnym kierunkiem technicznym, gdzie jest połączenie techniki ze sztuką. I tu są studenci, którzy już wykazują dużą wrażliwość na sztukę, na to, żeby na to, co się dzieje wokół tego, co w mieście powstaje, czyli na obiekty zabytkowe, na przyrodę, bo to jest potrzebne, że przyszły architekt musi dostrzegać to całe otoczenie. Prace studentów zostały zaprezentowane na rysunkowo-malarskiej wystawie poplenerowej w Zamku Dzikowskim. Tu w obecności władz Politechniki Świętokrzyskiej i miasta Tarnobrzega autorzy najlepszych z nich zostali nagrodzeni. Uhonorowani zostali także zwycięzcy konkursu na zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Tarnobrzeskiego, który został ogłoszony rok temu. Konkurs był adresowany przede wszystkim do studentów trzeciego roku, pierwszego stopnia na kierunku architektura, ponieważ jest on powiązany z przedmiotem planowanie przestrzenne i urbanistyka. I studenci najpierw zapoznali się z terenem w ramach takiej obligatoryjnej inwentaryzacji, później realizowali program w toku studiów. Następnie te wizje już opracowywali indywidualnie, ponieważ pierwszy semestr, czyli semestr zimowy, był tematycznie i zakresem powiązany z konkursem, a kolejny to już ewaluowanie w kierunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Więc tutaj studenci indywidualnie opracowywali już tylko wybrany obszar, pomniejszony zakres, natomiast dodatkowo pracowali jeszcze nad koncepcją. Koncepcję studentów oceniała komisja, w której skład weszli m.in. przedstawiciele władz Tarnobrzega. Pierwszej nagrody nie przyznano, finansowo wyróżniono jednak autorów opracowań, którzy zajęli równorzędne 2 drugie miejsca i 3. Prace, które jak najbardziej realistycznie oddają możliwości zagospodarowania terenu okolic Jeziora Tarnobrzeskiego, nie uciekając od zagospodarowania samego jeziora, czyli to, co jest dla nas najcenniejsze. Pojawiły się prace, które pokazywały budowę Tarnobrzega bis. No, krótko mówiąc, musieliśmy od pewnych pomysłów, ale mówię, nie dyskwalifikujemy ich, to był pomysł. To była koncepcja, nikomu nie narzucaliśmy, nikomu nie ustawialiśmy ram. Dlatego wydaje mi się, że te 3 prace, na pewno uda się niektóre elementy z tych pomysłów, z koncepcji, z eksploatacji zastosować i zrealizować na miejscu. Młodzi architekci swoje pomysły przedstawili wszystkim, którzy przybyli do Zamku Tarnowskich. Małgorzata Kałuża i Karolina Huk, których projekt zajął 2 miejsce, postanowiły podzielić teren wokół tarnobrzeskiego akwenu na odpowiednie strefy: rekreację, naturę oraz sport. Z tego względu wokół jeziora znajduje się wiele różnych atrakcji połączonych ze sobą klinem zielonym. Jest to sekwencja placów wraz z siłownią na powietrzu, z hamakami, z różnymi innymi atrakcjami. Znajduje się tutaj dobrze rozbudowana baza noclegowa w postaci kempingów oraz pola namiotowego. Naszym głównym celem było również uwzględnienie istniejącej mariny, która jest tutaj naszym takim motywem przewodnim w tym projekcie. Jest to port, który został rozbudowany oraz punkt widokowy. Dodatkowo jeszcze zorganizowałyśmy miejsce do plażowania, do gry w siatkówkę, w koszykówkę, w piłkę nożną,
a także zlokalizowałyśmy ośrodek rehabilitacyjny połączony ze SPA. Swój projekt przedstawili również Gabriel Grądek i Dawid Herbet, zdobywcy również drugiego miejsca. Opracowania już wkrótce będą mogli zobaczyć także mieszkańcy Tarnobrzega. Najprawdopodobniej zostaną wyeksponowane na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.